Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 15 w wersetach od 25 do 32? A jego starszy syn był na polu. Gdy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał jednego ze sług i pytał się: co się dzieje? A on mu powiedział: przyszedł twój brat, a twój ojciec zabił utłuczone ciele, bo odzyskał go zdrowego. On rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec wyszedł i go prosił. A on odpowiedział ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym radował się ze swoimi przyjaciółmi. Gdy natomiast przyszedł twój syn, ten, który przepuścił twój majątek z nierządnicami, dla niego zabiłeś utłuczone ciele. A on powiedział mu: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co jest moje, jest i twoje. Jednak trzeba było się weselić i radować, że twój brat był umarły, a ponownie ożył. Zaginął, a się odnalazł. Starszy syn nie był jednak w gronie tych, którzy się radowali. Jego serce nie było wewnątrz ojcowskiego domu. Nie rozumiał, co to jest łaska. Nie chciał uczestniczyć w radości swojego ojca. Zmierzał do osiągnięcia swoich celów. Działał na polu, w świecie, z dala od zakresu działania Bożego miłosierdzia i duchowej radości. Syn ten jest z jednej strony trafnym obrazem dumnych Żydów, jakich widzieliśmy w wersecie drugim. Z drugiej przedstawia także każdego nienawróconego chrześcijanina, który stara się wieść religijne życie. Jest zdania, że Bóg musi być z niego zadowolony i posuwa się nawet tak daleko, że czyni Bogu zarzuty. Łaska Boża pragnie osiągnąć także i to dumne serce. Ojciec wyszedł i prosił go, a na słowa: ten twój syn, odpowiedział słowami: ten twój brat. Cóż więcej mógł uczynić? W niebie wszyscy ułaskawieni grzesznicy będą wysławiać łaskę, której wszystko zawdzięczają. Łaska ta objawiła się w osobie Pana Jezusa, który przyszedł szukać i ratować to, co stracone. Nikt jednak nie osiągnie niebieskiego celu za sprawą swojego pobożnego życia.